Siemaneczko wszystkim. Dzisiaj będziemy pokazywali, jak zrobić smyczkę na suma, żeby bezpiecznie, w bezpieczny sposób przechowywać go, powiedzmy, do sesji zdjęciowej, a następnie wypuszczamy rybkę oczywiście. Także Arek pokaże, jak to robić. Proszę bardzo. No co potrzebne, będzie nam sznurek około 20 metrów, tak mniej więcej. Ile tutaj żeś Dawid kupił? 20 metrów. 20 metrów masz? Tak, 20 metrów jest sznurka. Do tego rurka. Sznurek jest, ile on ma? 0,6? 0,8? Chyba 0,8. 0,8. Tak, no. Na oko, jak widzę. Rurka musi być taka, żeby sznurek spokojnie sobie wszedł. Czyli też ten środek, to widzę, że jakaś będzie chyba dycha. Mniej więcej to jest 0,8. 20 metrów sznurka, około metra rurki. Rurka jest po to, żeby sum sobie tarki nie rozwalił, prawda? Bo ciężko jest trochę przełożyć, ale myślę, że chyba jakoś to pójdzie. Widać tam dobrze? Tak, tak. No i będzie ciężko to przełożyć. Mogłem, wiesz, kawałek żyłki właśnie. No właśnie tak myślałem, że może. Na koniec. Teraz zawiązuję sobie supełek, tak na wszelki wypadek, żeby tu się coś w razie nie rozwiązało. Na końcu zawiążemy teraz pętelkę. Można na ósemkę. Teraz tutaj zawiążemy sobie drugą poprzeweczkę. Też na ósemkę. Byś miał lepiej jak ja. Mamy dwie pętelki. No. I tutaj karabinczyk. Masz tam karabinczyk gdzieś ze sobą. Karabinczyk skręcany, żeby się tak samo coś tam nie odpięło. Pokaż, Arek, jak to wygląda na obecną chwilę. Proszę. No i teraz, żeby było właśnie bezpiecznie, to powinien być amortyzator. Czyli zrobimy z gumy amortyzator. Metrowa guma, która się ładnie rozciąga. Na końcu tak samo są słupy porobione z jednej i z drugiej strony. No to jak to już mamy zrobione, to teraz robimy sobie słupełek. Przykładamy tak. Tą gumę dajemy tutaj, tak żeby było. I teraz tą linką owijamy. Możemy nawet i gumą owinąć, ale nie, linką owiniemy. Ileś razy owijamy dookoła tą gumę. Szybciej chyba. Robimy sobie z tego taki amortyzatorek, z tej gumy. Będzie tak mniej więcej będzie wyglądało. Będzie się rozciągało. To teraz robimy znowu słupełek tutaj. Przełożymy tą całą linę tu. Thank you.
tak to wygląda. Ładnie pracuje i teraz zobaczcie od początku. Mamy tutaj, pokaż Alek początek. Czyli rurka, jakaś silikonowa, około metra długości. Proszę bardzo. Potem idzie karabinczyk, spinamy to razem i amortyzator. I dalej już. Tak to wygląda. 20 metrów linki, żeby można było wyleciego daleko wypuścić. Guma się nie urwia, nic, a nawet jakby się guma właśnie urwała, to wtedy i tak linka jest. No i wszystko. Dzięki.